Cześć, witajcie, Paweł Lemański, portal muzyki.com wam się kłania, a tutaj mamy mikrofon Soundtronics Podcast Pro. Mikrofon, który jest stworzony dla youtuberów, dla tych, którzy chcą nagrywać podcasty, generalnie do wszystkiego, co jest związane z internetem. No i teraz mikrofonik, który jest mega, mega lekki. Ta waga nie przekracza 400 gram, a więc możesz go mieć chociażby na takim statywie po zamontowaniu przejściówki. Jeśli będziesz miał na statywie montowanym z góry, no to ten mikrofon gwarantuje ci, że ci nie spadnie, bo jest ultra lekki. Mikrofon super kardioidalny, stworzony z myślą, aby już nie stosować żadnej korekcji, chociaż wiadomo, że każdy doda górki. Ja teraz zrobię dokładnie to samo. Użyjemy equalizera, później kompresora z miksera SSL-6. No to dodajemy teraz troszeczkę górki. 1, 2, raz, 2, 3. Próba mikrofonu. Dodam, że ten mikrofon ma dożywotnią gwarancję. A więc, jeśli zepsuje się taki mikrofon, bądź uszkodzi się jakaś część, no to producent daje nam dożywotnią gwarancję, ale uwaga, dla pierwszego właściciela. Czy jak odsprzedasz komuś ten mikrofon, to już niestety tak nie ma. Dodajmy teraz troszeczkę dołu. 1, 2, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Próba mikrofonu. No to teraz może kompresji z SSL-6. 1, 2, raz, 2, 3. Próba mikrofonu. Test mikrofonu Podcast Pro od Soundtronicsa. Mam pewien pomysł. Jest to mikrofon dynamiczny, a więc możemy go porównać do droższego Neumanna BCM705, takiego lektorskiego. On jest ulubieńcem wielu rozgłośni radiowych. Zobaczymy, jak wypadnie ten mikrofon na tle mikrofonu, który kosztuje 2,5 tysiąca złotych, a ten lekko ponad 400 zł. No to co, lecimy. Mówię teraz do mikrofonu Soundtronics Podcast Pro. Ten mikrofon wymaga mniejszej czułości gain niż Neumann BCM705. Przełączam się na Neumanna. 1, 2, raz, 2, 3. Próba mikrofonu. Próba. Raz, 2, 3. Jeszcze raz przełączę się na Soundtronicsa. 1, 2, raz, 2, 3. Próba mikrofonu. Raz, 2, 3. Włączymy teraz w mikrofonach identyczną korekcję z SSL-6. 1, 2, próba mikrofonu, delikatna górka, delikatny dół, raz, dwa, trzy. Przełączam się na Soundtronics, przełączam się teraz na Neumanna. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, 1, 2, raz, 2, 3, próba. Neumann BCM705, próba mikrofonu, ciekawe jak znosi popy. 1, 2, próba. Próba. 1, 2, próba mikrofonu. Dodajmy korekcję. Dodajmy taką samą kompresję. 1, 2, próba mikrofonu. Raz, 2, 3, próba mikrofonu. Mówię teraz do Soundtronics Podcast Pro. 1, 2, raz, 2, przełączam się. Raz, 2, 3, próba mikrofonu. Raz, 2, 3. Aktywuję teraz dwa mikrofony. 1, 2, próba mikrofonu. Raz, 2, 3, próba mikrofonu. Soundtronics Podcast Pro. Neumann BCM705. W mojej opinii Neumann brzmi bardziej aksamitnie i bardziej delikatniej, natomiast ten mikrofon nie kosztuje tyle co Neumann, więc naturalnie tamten będzie ciutkę fajniejszy. Z drugiej strony Podcast Pro występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, czarny i czerwony. Czerwony, jak widzicie, bardzo, bardzo się wyróżnia, jest taki krzykliwy. Mikrofon cały wewnątrz jest wyścielony gąbką, takim materiałem, który właśnie pochłania nam te popy. Co ciekawe, jeśli powiemy do tego mikrofonu bardzo blisko, to te popy będą słyszalne. Raz, dwa, trzy, ale kiedy powiemy do niego gdzieś tutaj, tak bardziej z brzegu, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, to ten mikrofon zupełnie inaczej brzmi i nie zbiera tego tak mocno. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, raz, dwa, trzy. Spróbuję teraz stworzyć na tym mikrofonie taki głos lektorski. Sprasujemy bardzo mocno ten mikrofon kompresorem, limiterem, zobaczymy co wyjdzie. Raz, dwa, trzy, muzyki.com, subskrybujcie ten kanał, jest nas ponad 50 tysięcy subskrybentów, ruszył program wsparcia, tak więc możecie wesprzeć ten kanał. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Mam nadzieję, że brzmię teraz jak lektor. Dla kogo jest ten mikrofon? Mikrofon dedykowany jest tym, którzy grają w gierki,
chcą być dobrze słyszalni, ale też nie chcą, aby nagrało się ich pomieszczenie. Stąd wybór mikrofonu dynamicznego będzie znacznie lepszy niż pojemnościowego, gdyż jeśli nie macie dobrze wygłuszonego pomieszczenia, no to ten mikrofon wszystko wam zbierze. Oczywiście i tak trzeba sobie ten pokój jakoś delikatnie wytłumić, bo nie możecie mieć po prostu pogłosu dwusekundowego, ale jednak dynamiczny mikrofon zbierze wam mniej niż pojemnościowy i nad tym się też trzeba zastanowić. To byłoby na tyle. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Cześć.